It was the morning of April 20th, 1999, and it was pretty much like any other morning in America. The farmer did his chores. The milkman made his deliveries. Chodzi o to, by nowy sposób komunikacji za pomocą filmu, obrazu filmowego rozpowszechnić. On jest w tej chwili bardzo rozpowszechniony na świecie. W ciągu jednej minuty na YouTube dodawane jest 24 godziny filmu. Zaczynamy się tym komunikować wszyscy. Chodzi o to, by się komunikować dobrze, a nie źle. Tematyka na wszystkich zajęciach dotyczy przygotowania do kręcenia filmów własnych, w związku z czym są zajęcia zarówno ze środków aktorskich i pozaaktorskich, środków wyrazu. Są zajęcia związane z analizą krytyczną dzieł filmowych i właśnie z tego powodu tutaj się znaleźliśmy. Są zajęcia związane z pisaniem scenariuszy oraz zajęcia związane z filmowaniem i montażem. Tu w tej chwili są prezentowane dzieła filmowe, wybrane przez nas. Toczy się również dyskusja na temat środków wykorzystywanych przez reżysera, operatora kamery, dźwiękowca, oświetleniowca. W Kanadzie dostępność broni jest taka sama jak w Stanach Zjednoczonych, a nie wiem, czy nie większa. Jednocześnie nie ma tam prawie że w ogóle przestępstw tego rodzaju. A już symptomatyczna jest rozmowa z... Próbujemy nakręcić... Może nie tyle nakręcić, co stworzyć ogólnie materiał na temat tradycji, która powoli zanika, a pamiętają ją jeszcze najstarsze osoby, a konkretnie najstarsze babcie w naszych miejscowościach. Jest to tradycja związana z pewnymi obrzędami ludowymi. Za dużo nie mogę zdradzić, bo to będzie to, co chcemy ujawnić jako własną zdobycz. Natomiast generalnie takie coś nam chodziło po głowach, prawda? Sami w jakiś sposób pasjonowaliśmy się. No i stąd pomysł na to, żeby przekuć tą pasję w coś, co można w praktyce wykorzystać. W tym momencie, w tym przypadku do komunikowania się ze światem przy pomocy tych krótkich form filmowych, zamieszczonych na przykład na portalu YouTube. Następne etapy to będzie nauczenie się, jak operować kamerą właśnie w sposób sprawny oraz montować materiały, które stworzymy. Na sam koniec będziemy dysponować 10 filmikami, które będą zmontowane i umieszczone na portalu YouTube właśnie. Rekrutowaliśmy z bardzo konkretnej liczby gmin. To jest liczba, która była określona na samym początku w projekcie, we wniosku, który składaliśmy. To jest 11 gmin konkretnych z terenu Gór Świętokrzyskich. Natomiast, jeszcze grupa. Grupa tak, jest stała. To są stałe osoby. Natomiast mamy 4 miejsca, dlatego że parę osób wykruszyło się tuż przed projektem o rekrutacji. Stąd jeżeli ktoś chciałby jeszcze wziąć udział w projekcie, mamy 4 miejsca. Zapraszamy serdecznie.